Ryneczki i targowiska to od setek lat nieodłączny element przestrzeni miejskiej. Tymczasem wystawcy z Nowego Rynku Łazarskiego apelują o pomoc. Ich zdaniem przy obecnej administracji jeszcze trochę i po odnowionym targowisku zostanie tylko pusta płyta. Gdy przyjechaliśmy, przy straganach było sporo ludzi. Nieco inaczej sytuacja wyglądała przy pawilonach, w których działają sklepiki. My tu jesteśmy, tylko w nas nie widać. Jak to się od Głogowskiej, ludzie omijają pustki, nas. Dokładnie, że pusty rynek. Dokładnie, że rynek jest zniszczony. Były wystawki, było wiadomo, są, stoją, handlują. Teraz, jak mówią sprzedawcy, nie wolno im wystawiać przed sklepy ekspozycji z towarami. Nie mogą też wywieszać w witrynie kartek informujących o promocjach. Ma to być przeszkoda zarówno dla nich, jak i dla klientów. Są za wystawkami, którym to im ułatwiało. To są dwa dni zbierania podpisów, więc przez to 95% naszych klientów. Tak. No. Ludzie, którzy są nauczeni, przyzwyczajeni, żeby sobie przyjść towar, oglądnąć, ewentualnie wejść do kiosku, zapłacić, wejść do widzenia, dziękuję. Nie? Klientów, którzy podpisali się za tak zwanymi wystawkami, było aż 400. To stali bywalcy tych sklepów. Nowym trudno jest je teraz zauważyć, a to tylko jeden z wielu problemów. Mówię, tutaj jest dwóch takich dużych kupców, którzy, mówię, uzależniali w ogóle prowadzenie tu dalej działalności pod warunkiem, że zostanie im zezwolone używanie jakichś zadaszeń dodatkowych. No ponieważ fizycznie ten towar się zmarnuje na słońcu. Pani prezes wyraziła zgodę. Po kilku tygodniach dostaliśmy pismo, że jednak to nie przejdzie. No. Wystawcy nie mogą osłaniać siebie i swojego towaru także przed deszczem i wiatrem. Wszystko z wiatrem, wszystko fruwa na rynku. Wszystko jest po rynku. Całe skarpety gaci mam na rynku. Dzień dobry, Jakub Pięta, Telewizja WTK. Mogę zająć minutkę? Skontaktowaliśmy się z prezes spółki targowiska, która zarządza rynkiem. 5 stycznia wysłaliśmy prośbę o komentarz do wstępnych ustaleń. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Sami się tym zajęliśmy. Sami to teraz projektujemy. Bez tych uwag kupców, których oni nie nanieśli na nasze propozycje. Z kolei handlowcy informują, że od dawna apelują o spotkanie ze spółką, ale bezskutecznie. My pisaliśmy pisma do spółki targowiska o spotkanie. My nie chcemy, my nie wymuszamy. My chcemy spotkać, usiąść, porozmawiać. Pójść na jakiś kompromis. Niech nam dadzą jakieś wytyczne. Rysunek. My na prośbę o spotkanie napisaliśmy 5 stycznia, że jeżeli spotkanie ma dotyczyć osłon i tych wystawek, to przesyłamy Państwu wzór. Prosimy o uwagi. I jak te uwagi zostaną zaakceptowane przez projektanta, naniesione na kartkę, to wtedy się możemy spotkać. Bo przecież nie będziemy się spotykać, żeby każdy wykrzykiwał swoje propozycje. Ponadto prezes spółki zaznaczyła, że wystawki, które miały stać przed sklepikami, były nieakceptowalne. Jeżeli rozmawiamy o wystawkach, kontrahenci mnie pytają. Ja mówię, wystawcie jakiś elegancki stolik, na którym postawicie jakiś produkt promocyjny. I się okazało, że nie stoją tam produkty promocyjne, nie jest to ładna wystawka, tylko jest tam śmietnik, jest tam poustawiane ileś metrów kartonów, drzwi są przytrzymywane kartonami. Kolejnym problemem wystawców są warunki, w jakich muszą rozładowywać dostawy. Tam jest pełno dziewczyn, które prowadzą stragany i one nie mogą podjechać samochodem pod stragan, żeby wypakować samochód. Tak? Możemy tylko poza obrębem tego koła parkować samochody, żeby cały towar wywieźć na stragany czy do kiosku. Obawiamy się zniszczeń i proszę zapytać kontrahentów. Już jeden z nich, wjeżdżając na płytę, uszkodził bardzo poważnie pawilon. Po prostu uderzył w dach pawilonu i w tej chwili mamy też problem z, że tak powiem, bardzo poważną szkodą właśnie dlatego, że ciężarowym samochodem uszkodził. Ponadto spółka obawia się o zniszczenie kostki, po której miałyby manewrować ciężkie samochody. 43 miliony rynek i oni się boją o płytę? Podczas rozmowy podszedł do nas jeden z klientów, wściekły na warunki na rynku. Klęska. Ja bym ich postawił, tych, co tu wymyślili, to bym ich postawił. Także fatalnie. Spotkanie przedstawicieli spółki z kontrahentami nastąpi, gdy projekt reklam i osłon na stragany zostanie zaakceptowany przez Biuro Koordynacji Projektów, Plastyka Miejskiego i Konserwatora Zabytków. Zapytaliśmy, czy zaproszone będą media. Tak gdyby to nie moja decyzja i jak Urząd Miasta stwierdzi, że być może tak powinno być i to będzie najlepsze rozwiązanie, to proszę bardzo, tak? Ja nie mam z tym żadnego problemu. Wystawcy i targowiska niczym Capuletti i Monteki, czy dzieląca strony bariera komunikacyjna runie i przyjdzie nam zobaczyć moment dojścia do porozumienia? Czas pokaże. Jakub Pięta, Puls Dnia.